Ale kurwi. Co chcesz powiedzieć na początek? Nic, już powiedziałem sobie. Chciałem przybliżyć! Ja pierdziałem! Uważaj! Nagrywa się? Tak. Cześć, witam, tutaj Chaken. Witamy w gotowańsku. Gotowańsko. Dzisiaj będziemy robić sobie klasyczny obiad. Czyli kurczak, sos i ryż. Mam kurczaka, mam sos, ryż jest tutaj. A jaki to będzie kurczak? Jedzenie. Tu kurczak. Kurczak, czyli kurczak z ryżem i tak, sosem pomidorowym. To jest mój... Czemu masz sok pomidorowy zamiast sosu pomidorowego? Bo studencki przepis. Wow, wiesz, że mogłeś użyć po prostu pasaty i to byłoby lepsze? Czy my nie mamy garnka, w którym można ugotować? No muszę umyć garnek ręcznie, no nie! To jest garnek po zero, nie pokaż go w środku. O! Kurde, jak ja muszę za typa sprzątać zawsze? Tyle wody starczy, jak myślisz? Na co? Na ryż. Dwie torebki ryżu pójdzie, nie? What? No, czy jeszcze trochę? No więcej! Okej! Więcej, na 100%. Tyle co tam nalałeś, to jest tyle co nic. Tyle? Litr wody? No dobra, nie no, wiem. Litr wody, zawsze. Jak dla mnie to jest za mało. Dla mnie to jest zawsze spoko. Ja tak uważam, że to jest za mało. 7 minut ryż? Nie wiem, ja zawsze tak na oko biorę. Okej. Okay. Moi polegli bracia. O, proszę, macie ręce Admirosa, jak kroi kurczaka. Kurczak. This is how you do it. This is how you do it. Ale jestem głodny. Ja tak średnio, ale zjem. Takie duże kosteczki? Ile wrzucisz torebek ryżu? Dwie wrzucę. No duże kosteczki, no bo to i tak na pół. Ja takie zawsze kroję. Serio? My zawsze kroimy bardzo malutkie. Serio? Tak. Im większe, tym lepsze. Czemu? Bo lubię. Bo ty lubisz. Bo ja lubię. Pokroiłem. Dobra, a ja ustawiam tu. Teraz, mistrzu. Teraz mamy kamerę, widok na... Nie? Widok na mnie, jak myję ręce. Pozdro. Dwie torebki ryżu. Ty chcesz jedną torebkę też, nie? Yep. Dwóch youtuberów gotuje. Ty nie przyprawiasz tego kurczaka? Właśnie miałem pytać, jak go przyprawić, bo wiesz, to... No, robię według przyprawy. Przepisy. Wait, przyprawy. Przyprawy. Możesz zobaczyć, co mamy w przyprawach. To jest fajne. To jest fajne. Nie? O, masz zupkę. Mogę sobie zrobić? Dobrze, no to tak. Czy mam tego kurczaka tutaj po prostu wymieszać? Tak. No dobra. Hej, Google. Hej, Google. Ustaw timer na 8 minut. Otwieram aplikację Google. Kurwo! Nie ustaw timer, tylko OK Google. Ustaw minutnik na 8 minut, nie timer. Czosnek. Dobrze, minutnik o nazwie nie timer ustawiony na 8 minut. Dobra, mamy nie timer na 8 minut. Pokaż jak solę. Leż. No, ale wydaje mi się, że przesoliłem i nie dodałem pieprzu. Dosypiesz? Będzie? No, starczy. Dobra, mamy kurczaka. Co z nim zrobić? Teraz do kurczaka potrzebujemy oleju. Ulala. Na patelni trzeba rozlać olej i ustawić na szóstkę, niech się rozgrzeje. Musi się rozgrzeć. Mięso przykryjemy standardowo przykryweczką, bo mięso musi się trochę udusić. Powinno się już nagrzać. Czyń honory. Rzucaj na patelnię. A nie mamy miseczki do mieszania. Miseczki do mieszania? Łyżeczki do mieszania. Jaka kula. Meatball. Zleci? Dajesz. O, kula się rozwaliła. Mięso musi zostać wymieszane. Średnio się to podmiesza, wiesz? No bo kurde, za duże kawałki zrobiłeś. Serio? Tam. Nie. Po prostu to musi być jakby przykryte bardziej. Wiesz, o co chodzi? No bo ja to głównie stosowałem do małych kawałków. Prawie placenie, żebym potrącił. A Wario. Nie! Przestań. Gdzieś nic się nie stanie. Stanie się. Co ty robisz? Mam tarczę. Niektóre kawałki się nie chcą zrobić. Przy jajecznicy było więcej akcji. No byliśmy w Warszawie i była jakby jajecznica. A tutaj... I byłaby jakby jajecznica. Kurczak. Ciekawe, czemu była jajecznica? No bo była najlepsza. Dobra, mówisz, że za mało rzeczy się dzieje na gotowańsku. No. Dobrze. Zrobimy coś takiego. Co? A teraz walcz o swojego kurczaka! Spokojniej! Oddawaj tego kurczaka!
To mnie bardziej zaskoczyło niż ukuło. Kurczak już jest prawie gotowy, jak widzicie. Jeszcze musi woda wyparować, ryż już zgaszony. Sos czeka. Ja czekam, czekam na najważniejsze, czyli sok pomidorowy. Będzie, to jest woda. Będzie dobry. Będzie dobry, zaufaj mi. Wiesz co zrobię? No. Jak zrobimy tego kurczaka i ty go zrobisz, to ja nagram filmik, na którym wezmę zamiast soku pomidorowego sos pomidorowy, czyli passatę, wleję go i pokażę tak. Że tak to się kurwa robi. A nie sok pomidorowy. Witamy was w gotowanisku wraz ze mną i Admirosem. Ręka mi drętwieje, jak ja trzymam tak aparat. On próbuje mi udowodnić, że sos a passata jest gorszy. No dobra, i wydaje mi się, że teraz już można. Dobra, na siódemkę wytegowałeś? No. Dobra, teraz trzeba ryż wrzucić. Nie znaczy wrzucać tak ryżu. Nie powinieneś tego jakby wziąć i odcedzić z wody trochę? Pierwszy. Wrzucił to, widzowie! Wrzucił ryż. He did it! Jak to łapie? Głupi ryż. No that hard. Nie, ale może w łapy. A jak to mówią, kuchnia wymaga poświęceń. Ryżka. Jestem, nie mogę się doczekać soku pomidorowego, naprawdę. To jest jakby jak coś, to będzie wyglądać? Coś na co po prostu czekam. Ale się uparłeś z tym sokiem pomidorowym. Nie no, nie uparłem się, po prostu jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało. W sensie, jak będzie się gotować? No, dobra, wlewaj to, jestem ciekaw. Wszystko wlewasz? Mhm. Okej. Studenckie żarcie. Studenckie żarcie. Najlepsze. To musi się rozejść po całej patelni wraz z całym ryżem. No i pięknie. No i pięknie. Jest pięknie, no, najpiękniej. Pięknie. Teraz skoro już jest sos na patelni, musi chwilę postać, żeby to tej wody wyparowało. Na piące gdzieś tak, nie wiem, z 3 minuty. No i czuję się jak Makłowicz dla studentów. A co? On nie wie. Czy ty miłego wieczoru? Chyba spadło. Miałem ryż we włosach. Miałeś coś białego, a nie byłem w stanie wyłapać, co to było na kamerze. To było już poczułem. Nie wiem skąd się tam wziął, ale okej. Nie wiem jak to zrobiłeś. Dobra. Czy jakieś talerze powinienem już wyjąć? Jeszcze nie, czekaj. Posolić i popieprzyć na koniec. Ale czemu solisz i pieprzysz, jak nie spróbowałeś, czy jest wystarczająco słone? Zawsze tak robię. Wygląda smakowicie. No, jest smakowite, uwierz mi. Wiesz co będę teraz zrobić jako kwintesencję gotowańska? No. Złapać tą patelnię, wypierdzielić ją na podłogę, ażby się to wszystko rozbryzgnęło i w tym momencie by się odcinek skończył. Dobra, możesz wyłączać. O właśnie. Teraz będziemy sobie nakładać do misek. O wow! Do tych dwóch misek. Ja biorę tą mniejszą, ty biorę tą większą. Dobra, ja mam nakładać? No. Tą i tą. Tak, tak. To jest dla ciebie, albo chcesz, nałóż mi najpierw dla mnie. Obojętnie. Ja się chciałem jak tak w stołówce. Nie wiem, czy to jest połowa. Starczy. No powiedziałem, starczy. Ale to nie była połowa. To jest połowa. A ja nalejemy sobie do tego zimnej coli? Tak. Thank you. Dobra. Teraz degustacja. Chciałeś spróbować, nie? O, no właśnie. Zdegustuj. Miałem ci podać. Jestem zdegustowany twoim podaniem tego widelca, drogi Czakenie. Dawaj, bier. Drugie podejście. Tak mi zdaje, zamiast podmuchać. O! O! Gorące! A jak myślisz, co, jak oceniasz? No jeszcze nie wiem. Poczekaj, jeszcze tego pomidorowego muszę. No tak, już wiem, o co chodzi z sokiem pomidorowym. No. Jest dobre, smakuje, ale nie czuć prawie w ogóle pomidorów. No. Jak dodajesz passatę, to czuć pomidory. Ja tu czuję ryż i jak się dobrze wczuję w smak, to czuję trochę soku pomidorowego. No. Tak odrobinę. Ale dobre. Mhm, jak najbardziej. No. I to chciałem usłyszeć. Daję całe 6,5 na 10, bo za słabo czuć pomidory.